czerpię. Dzień dobry, ja na egzamin. O, panie Jacku, spóźnił się pan trochę. Ja się nie spóźniłem, tylko autobus się spóźnił. Ale egzamin był we wtorek, a dziś jest czwartek, 18 lipca. Ale ja dojeżdżam. A skąd, z Władywostoku? Nie. Z Cieplic. No tylko proszę pani, to było tak, że w ogóle tam są drogi rozkopane, tu remontują, tam rurę wymieniają, tu budują rondo, to ja jechałem przez Bolesławiec, Bogatynię, Bolków, no wyjechałem we wtorek, nie? A no to już jest czwartek. Uczył się pan w ogóle? Oczywiście! O, a kiedy? Jak to kiedy? W drodze. W drodze wyjątku chyba. A co pan umie najlepiej? Jaskółkę. Co? O! O, przepraszam, widzę, że trwa egzamin. Serce mi rośnie, widząc, jak bardzo zależy naszym studentom na doskonałych wynikach. Wielką radość i satysfakcję, a jakże czerpię z wykonywania swoich zadań i realizowania misji edukatora młodzieży. Aczkolwiek jedna jaskółka wiosny nie czyni. Muszę jednak nadmienić jednakże, że Jacek jest wyśmienicie gibki. Panie Jacku, ale pan ma jeszcze dwa egzaminy. Dwa egzaminy? Dlaczego ja? Dlaczego ja? A to jest tylko taki żarcik. Jaskółka to mój popisowy numer. Drodzy absolwenci, realizujcie swoje marzenia, swoje pasje, pragnienia. Latajcie wysoko, wyżej niż jaskółka przed deszczem. Kochajcie życie i wracajcie do Krakowskiej. Powodzenia. Ciao.